Witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Determination. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to polecam przejrzenie mojego profilu i zobaczyć sobie, jakie inspirujące wywiady już przeprowadziłem, z kim je przeprowadziłem, czego dotyczy show Determination. A ja po wstępie zaraz o tym też również opowiem. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz również, możesz pisać w komentarzu hashtag pierwszy raz. Zapraszam do udostępniania tego wywiadu, ponieważ będzie samo mięcho, będzie bardzo ciekawe. Powiedzcie mi, jeżeli chodzi o czytanie, jak wielu z Was czyta książki? To jest bardzo ważne pytanie. Drugie bardzo ważne jest pytanie, ilu z Was, jak wielu z Was czyta książki i jeszcze przyswaja tą wiedzę, bo to jest też istotne, bo możemy przeczytać tony książek, większość nie pamiętając. W dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo bombardowani wiedzą, informacjami, czy to media społecznościowe, czy to telewizja, internet. I fajnie jest się nauczyć, jak segregować tą wiedzę, jak dopasowywać do siebie informacje, które do nas docierają, jak odrzucać te negatywne, a przyjmować te pozytywne. Bo to od nas zależy, kim się staniemy. Show Determination. Generalnie chodzi mi o to, aby pokazać Wam fantastycznych ludzi, którzy udowadniają nam, że można się realizować, że można wybierać swoją drogę, swoją ścieżkę, realizować swoje pasje, znaleźć kogoś, kto nas inspiruje i modelować tą osobę. Chodzi o to, że dostawanie informacji z różnych stron czasami sprawia, że czujemy się niepewni siebie. Oglądając fantastycznych ludzi wszędzie, wydaje nam się, że wszyscy inni mają lepiej niż my. Informacje musimy nauczyć się sortować. Jak się tego nauczyć? Jak się uczyć czytać szybko i jeszcze przyswajać tą wiedzę? Jak się skutecznie uczyć? Jak realizować swoje pasje mimo wszystkich przeszkód, które są na drodze? Mimo tego, że nasz wewnętrzny krytyk mówi nam, że do tego się nie nadajemy. Nasz wewnętrzny krytyk mówi nam, po co ty to robisz? Zostaw to, niech inni to robią. Słuchając swojego wewnętrznego krytyka, możemy sami zdecydować, czy chcemy podjąć decyzję i iść w tym kierunku, w którym chcemy, czy chcemy przede wszystkim, nie wiem, brać informacje z innych źródeł, które negatywnie na nas wpływają. Pamiętajcie o tym, aby to robić skutecznie. Mój dzisiejszy gość, właśnie ta osoba, Robert Buszta, już jest na antenie, chwilę o nim opowiem. Przedsiębiorca, trener, coach, doradca biznesu, praktyk z zakresu zarządzania strategią, wynikami, ceną, zarządzania ludźmi, badań i komunikacji w organizacjach gospodarczych, polityki personalnej, negocjacji oraz strategii i technik sprzedaży. Prelegent licznych konferencji i seminariów. Od 1988 roku, proszę Państwa, popularyzuje techniki prac umysłowych, czyli szybkiego uczenia się, reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania. Oparta cała wiedza właśnie tej Roberta jest o koncepcji angielskiego psychologa Tonego Buzana. Od niego wszystko się zaczęło. Mój gość, założyciel jedynej w Polsce Akademii Szybkiego Czytania, organizator i inicjator Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu, dyrektor Instytutu Metod Edukacji Impuls. Przeszkolił około 500 tysięcy osób. Prowadził swoje warsztaty, swoje projekty dla ponad 5 tysięcy firm, w tym ponad 3 tysiące osób, dla których przeprowadził coaching. Zaimplementował narzędzia do analizy cech osobowych i profilowania stanowisk pracy Insights i Thomas International. Także zaimplementował metodę mind mapping, o czym możemy później trochę porozmawiać, czyli właśnie organiczna mapa mózgu oraz różnego rodzaju gry symulacyjne typu business manager czy uczył się i współpracował, i tutaj bardzo fajne właśnie osoby, które wymienię, między innymi Aleksej Sitnikow, czyli w obszarze technik NLP. Współpracował również z Tonym Robbinsem w zakresie działań motywacyjnych, czy na przykład z Marshallem Goldsmithem w szeroko rozumianym coachingu, z Wojciechem Bergerem przy metodach uwalniania stresu, to jest też bardzo istotne, i twórczego wykorzystania jego potencjału. Mnóstwo wiedzy. W praktyce wykorzystuje doświadczenia zdobyte dzięki długoletniej współpracy właśnie z Tonym Buzanem, o którym już wcześniej wspomniałem, twórcy Fast Reading, oraz Brianem Tracy, specjalizującym się w psychologii, sprzedaży i biznesu. Proszę Państwa, prywatnie, mąż, tata i tutaj Dive Master Paddy, bardzo ciekawe, szybko czytacz oraz maratończyk. No dużo tego, ale
karierę rozpoczął od 1988 roku, czyli ponad 30-letnie doświadczenie. Proszę Państwa, prezes Fundacji Impuls siedzi właśnie tutaj przed nami. Witam Cię bardzo serdecznie. Robert Buszta jest już z nami. Witam Cię. Dobry wieczór, Damianie. Dobry wieczór wszystkim, którzy nas teraz oglądają lub będą oglądać później. Dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję za to, że zgodziłeś się wziąć udział w dzisiejszym wydaniu Determination, w dzisiejszym wywiadzie. Witam widzów. Jest z nami Katie Głowacka. Witamy Katie, witamy Beatę i witamy Wojciecha, który napisał, że jest pierwszy raz. Witam serdecznie. Można komentować oczywiście, można udostępniać, ponieważ będą fantastyczne nagrody. Nagroda w zasadzie, ale ta nagroda przebija wszystko. Zaraz do tego dojdziemy. Chciałbym zapytać na początku bardzo ważną rzecz, Robercie. Jesteś od ponad 30 lat na polskiej scenie, bo tak można powiedzieć, na polskiej scenie, gdzie popularyzujesz właśnie szybkie czytanie, nie tylko szybkie czytanie właśnie książek, ale też przyswajanie tej wiedzy w sposób taki, żebyśmy mogli ją wykorzystywać później w życiu. Ja bym chciał wrócić do tych czasów, co Cię zainspirowało i jak to się zaczęło u Ciebie, że właśnie zacząłeś popularyzować tą metodę? Jako, że zamierzam żyć 128 lat, to było tak nie tak dawno. A było to, kiedy był 11 słoneczny dzień maja, 64. urodziny obchodził Salvadore Dali. Wtedy na świat przyszedłem ja. I było moje to pierwsze wystąpienie publiczne. W pokoju zupełnie obcych dla mnie ludzi, nie miałem na sobie żadnego ubrania i ogłosiłem światu, jestem. To było pierwsze wystąpienie. No oczywiście potem rutynowe aktywności, czyli żłobek, przedszkole, szkoły, podstawowa, następne, średnia. No i potem się pojawił czas studiów. Okazuje się, że trzeba uczyć się indywidualnie, samodzielnie, ale szkoła mnie do tego nie przygotowała. Także miałem kłopoty z nauką. I nagle dowiedziałem się, że do Warszawy przyjeżdża Tony Buzano, o którym wspominałeś wcześniej. To anglosaski autorytet w zakresie nauki oraz świata akademickiego. Przez wiele lat redaktor miesięcznika Mensa, człowiek z najwyższym IQ, jeśli chodzi o kreatywność, autor wielu książek. On przyjechał na trzydniowe seminarium, ale zanim o tym seminarium, to przed seminarium chodziłem do moich wykładowców, polskich wykładowców, pytałem, co mogę zrobić, żeby sobie pomóc z nauką. Ci wykładowcy mówili do mnie tak, panie Buszta, są dwa sposoby, żeby sobie poradzić z nauką. Ja mówię, słucham, pierwszy sposób pan zna, nie trzeba robić nic. No, może niektórzy z was usłyszeli kiedyś taką odpowiedź na swoje pytanie. A powiedziałem, a druga metoda? No proszę więcej czasu przeznaczyć na naukę. Tak długo się uczyć, aż pan się nauczy. I nadal byłem w tak zwanym kole, z którego nie mogłem wyjść, mogłem się tylko kręcić. Owy Tony Buzan przez trzy dni przekazał mi więcej cennej informacji w zakresie, jak organizować swoje myśli. I tu się pojawiła metoda mind mapping. W zakresie, jak działa pamięć, czyli system powtórek, system zapamiętywania, a nie zapominania. Pojawiło się szybkie czytanie, o którym wspomniałeś, fast reading w Polsce, szybkie czytanie. I pojawiła się technika studiowania. To były takie cztery bloki zawarte w programie Use Your Head. Zresztą książka pod tym tytułem przez BBC w 1972 roku ubiegłego wieku była promowana w Anglii i na całym świecie. W Japonii Chopin, Buzan to dwa bardzo popularne nazwiska. No i ta przygoda właśnie się wtedy zaczęła. Dzięki Buzanowi nauczyłem się znacznie szybciej przyswajać informacje i zmieniło się moje życie. I wówczas zdecydowałeś, że chcesz zmieniać życie innych ludzi? Tak, byłem fanatykiem metod Buzana. Mind mapping w 1986 roku w Polsce niewiele osób znało. Dwa lata zajęło nam to, żeby uzyskać licencję na prowadzenie zajęć w Polsce. Były to zajęcia zgodnie z filozofią Tonego Buzana i rozpoczęła się przygoda z popularyzowaniem tych technik. Oczywiście na drodze stawali nam urzędnicy z Ministerstwa Nauki, czyli Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy z kuratorium na pytanie, panie Buszta, czym pan się zamierza zajmować? Ja odpowiadałem, będę Polaków uczył, jak się mają uczyć.
Na to urzędnik odpowiadał: Panie Wuszta, szkoła jest od tego. No i tak, rozpoczęliśmy poza tą formalną, czyli nie na uczelniach, współpracowaliśmy wtedy z oświatą, oświata nam organizowała kursy, a my jeździliśmy po całym Polsce i prowadziliśmy tego typu zajęcia. Co ciekawe, te zajęcia były w licznych grupach. Po to, żeby to wszystko miało ekonomiczne ramy, to czasami na sali było 200-300 osób i to nazywaliśmy takie normalne grupy. No to był początek lat 90., a grupy małe, takie elitarne, to było 40-60 osób. Takie to były jakieś czasy. Dzięki tej metodzie zjeździłem, można powiedzieć, 3/4 Polski. Niesamowite, bo to 88 rok. To był początek. Gdzie już zacząłeś właśnie popularyzować, wprowadziłeś, zaimplementowałeś całą tą wiedzę, już zacząłeś szkolić ludzi, chętny na to byłeś wtedy. Wtedy mówisz, ludzie nie wiedzieli, czym jest mind mapping. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach też wielu ludzi nie wie, z czym to się je, co to jest takiego mind mapping. Co uważasz? Może wytłumacz, czym jest mind mapping? Moim zdaniem jest to jedna z lepszych metod od ostatnich 500 lat, jaką ludzie opracowali dzięki Buzanowi. Jest to metoda, która jest dostosowana do tego, jak pracuje ludzki mózg. Ludzki mózg pracuje od ogółu do szczegółu. Ludzki mózg, za co Roger Sperry dostał w 1981 roku Nagrodę Nobla, że mamy dwie półkule. Mamy lewą półkulę, która jest odpowiedzialna za prawą część ciała, i mamy prawą półkulę, która jest odpowiedzialna za lewą część ciała. I okazuje się, że każda z tych półkul jest odpowiedzialna za inne specjalizacje. Dzisiaj już mamy więcej wiedzy na ten temat. Ten podział zaczyna się zacierać, bo takie są najnowsze wyniki badań, ale wtedy nauka mówiła, że lewa półkula jest ściśle logiczna, a prawa artystyczna. Lewa półkula lubi słowa i liczyć, a prawa lubi obrazy i marzyć. I co się okazuje, jeśli my wykorzystujemy tylko jedną półkulę w pracy umysłowej, na przykład lewą akademicką, to prawa nie śpi. Ona nas kusi. Kusi to znaczy nas dekoncentruje. A bardzo łatwo się łapiemy na tym, że coś notujemy, a myślami jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Czytając przewracamy kartki, a myślimy o innych rzeczach. Nie mamy problemów z koncentracją, tylko z kierunkiem koncentracji. I dzięki odkryciom w tamtych czasach, to są lata 70. ubiegłego wieku, dowiedzieliśmy się, że koncentracja to jest umiejętność skupiania się obu półkul na wykonywaniu jednej czynności. I tak powstała idea mind mappingu. W trzech zdaniach, bo o tym można dzisiaj w internecie dosyć dużo poczytać, jest wiele książek na ten temat, są programy komputerowe, które też używam, i coraz lepsze i doskonalsze wersje tych programów. Po pierwsze, kartkę czy monitor, tak jak monitor, jest położony poziomo, bo na szerokość ludzkie oczy widzą więcej niż na wysokość, więc kartkę kładziemy poziomo. A ludzki mózg dąży do równowagi, więc mapa zawsze się zaczyna w środku kartki. To jest pierwsza zasada. Czy temat kartki narysujemy, wtedy od razu pobudzamy prawą półkulę, czy my temat napiszemy, to on zaczyna się na środku. Najlepiej jednym rysunkiem lub jednym słowem. O czym jest notatka? Tak jak słońce promieniście, w każdym kierunku odprowadzamy od symbolu centralnego linię. Czym bardziej ścisłe umysły zaczynają na godzinie 13 i zgodnie z ruchem wskazówek zegara kolejne linie stawiają, jeśli te linie zaczynamy od środka symbolu stawiać, to nie więcej niż 15 linii powinno się pojawić na jednej kartce dla czytelności tej notatki. A nad tymi liniami zapisujemy pojedyncze słowa lub obrazy. I w ten sposób powstaje struktura strukturalnej mapy organizmu, bo tak od strony naukowej nazywa się mind map, czyli mapa umysłu. Kartografowie się wtedy śmieją, a nauczyciele protestują, jaka to mapa umysłu, ale potocznie tak się ją nazywa, mapa umysłu, mapa myśli. Ja nazywam tą mapę, czy definiuję jako strukturalną mapę organizmu, wynika to z pracy naszego mózgu, od ogółu do szczegółu. Na środku symbol centralny, czyli temat, i od środka na zewnątrz odprowadzamy linię, a nie więcej niż 15, a nad liniami rysujemy pojedyncze rysunki lub słowa. Myśli, które przychodzą. Myśli, które przychodzą, to wtedy jest, mind map ma przeznaczenie odtwórcze, bo ja, przepraszam, twórcze, bo ja go kreuję, lub odtwórcze,
ty jako wykładowca do mnie mówisz, a ja robię dla siebie notatkę. I uwaga, wykładowcy nie lubią jak studenci, a sam jestem wykładowcą na SGH, prowadzę zajęcia w Warszawie i popularyzuję tą technikę, żeby studenci tak notowali, ale nie wszyscy wykładowcy lubią tą technikę notowania, ponieważ mindmap zawiera samą esencję. Nie zapisuje się tam pełnych zdań, tylko informacje, które są zawarte w tych zdaniach. I czasami wykładowca mówił 30 minut, jeśli student był skoncentrowany, na mapie jest niewiele informacji, to oznacza, że wykładowca lał wodę. Dokładnie. Super. Tutaj Joanna napisała database mapping, z angielskiego jest coś podobnego pewnie. Joanno, mind mapping, database mapping. Witamy, witamy. Słuchajcie, zapraszam was do udostępniania tego live'a, ponieważ mamy fantastyczną nagrodę, w zasadzie nasz gość. Dopiero się rozkręcamy, będziemy zaraz właśnie mieli jeszcze parę fajnych tematów. Chciałbym zaprosić was do udostępniania. Jeżeli udostępnicie, jeżeli widzicie wartość w tym wywiadzie i w tym, co będzie się jeszcze działo, dodajcie również opis, dlaczego ktoś inny miałby obejrzeć właśnie ten wywiad. Robert będzie jednym z mówców na Festiwalu Inspiracji, który będzie się w Warszawie 26-27 czerwca. I do wygrania jest... Marca, Damianie, marca. Marca. I do wygrania jest... Robert już powie. Do wygrania jest jednoosobowe zaproszenie na oba dni tego festiwalu. To już ósma edycja Festiwalu Inspiracji. Odbywa się to w Teatrze Palladium, w samym centrum Warszawy. Jakie są zasady, żeby wygrać tą wejściówkę? Powie Damian, a jest to wejściówka o wartości 800 zł netto. Także zapraszam do udostępniania. Nawet jeżeli jesteście spoza Irlandii, spoza Polski, bo widzę też widzów z Irlandii i udostępnicie, to nawet ktoś z Polski ewentualnie można komuś przekazać, albo sami możecie przylecieć na to wydarzenie. Odbędzie się ono, jak wspomniałem, w marcu. Jak można wygrać? Tradycyjnie udostępniamy, zapraszamy znajomych, za kilka dni będzie losowanie. Moja córa tutaj wylosuje jedną osobę, która otrzyma właśnie wejściówkę na ten festiwal inspiracji. Wejściówka o wartości. Gdyby można jeszcze uatrakcyjnić tą nagrodę, to podczas tych dwóch dni, a temat ósmej edycji brzmi mamy coś do powiedzenia w życiu i w biznesie, pierwszy dzień, 26 marca, to dzień dotyczący rozwoju osobistego i będę tam mówił między innymi o instrukcji, jak czytać książki popularno-naukowe lub naukowe i przez cały dzień 12 mówców będzie się zajmowało rozwojem. A drugiego dnia, 27 marca, dzień jest dedykowany biznesowi, więc moje koleżanki i koledzy będą już mieć wystąpienia na temat biznesu. 24 mówców przez dwa dni, mega dawka inspiracji. Polecam. Również. Macie leci link pod spodem, może sobie spisać, wyszukać, zobaczyć, kto będzie występował również na Festiwalu Inspiracji. Robercie, ja bym chciał tak wskoczyć w to mięcho teraz już tak konkretnie. Powiedz, jak szybko czytać książki, zwracam tę informację, ale nie tylko, żeby je przeczytać i z tego nic nie pamiętać, tylko tak, żeby umiejętnie przyswoić wiedzę właśnie i zawartą w tych książkach. Trzeba zacząć od celu, tak jak we wszystkim. Po co czytam książkę? Jeśli czytam książkę dla przyjemności, prędkość nie ma znaczenia. Jeśli czytam książkę dla zdobywania informacji, w świecie, gdzie wiedza i informacja się szybko deaktualizuje, szybkość ma znaczenie. Nie tylko z tego powodu. Szybkość wyzwala koncentrację. Jeśli ktoś coś wykonuje szybko, na przykład jazda samochodem, jesteśmy bardziej skoncentrowani na tym, co się dzieje na drodze, niż dookoła. Jeśli jedziemy wolniej, to od czasu do czasu jesteśmy zajęci jeszcze innymi rzeczami i o stłuczkę czy jakiś poważniejszy wypadek znacznie łatwiej. Czyli koncentracji sprzyja prędkość. Nasz mózg znacznie szybciej przetwarza informacje niż my mu je podajemy. A trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że większość z nas czyta z taką samą prędkością jak ludzie w XVIII i XIX wieku. Ba, ja nawet mówię tak samo jak w średniowieczu. Dlaczego? Bo w średniowieczu głośne czytanie było mocne. Niewiele osób czytało. W związku z czym osoby, które potrafiły czytać, były takimi głośnymi czytaczami. Można było sobie wynająć takiego czytacza, który w domu, w zamku, w pałacu, gdziekolwiek, czy pod strzechą,
gdzie miały trafić różne książki, czytał. Inne osoby siedziały i słuchały, albo te osoby w danym momencie wykonywały jakieś proste prace fizyczne, a ktoś dla nich coś czytał. Szkoła nadal uczy czytania uchem, a nie okiem. Czyli czytamy w ten oto sposób, że to, co nasze oczy widzą, słyszymy. Na początku nauki słyszymy na głos, czyli proszą nas, żebyśmy czytali na głos, bo nauczyciel chce sprawdzić, czy my poprawnie czytamy. Potem już z tym się nie robi nic i ludzie zaczynają czytać w myślach. Otóż ucho 5-7 razy wolniej przetwarza informacje niż oko. Jestem autorem takiego powiedzenia, żeby czytać tak, jak Google wyszukuje informacje, a nie jak cieśla od deski do deski. Czytanie wolne powoduje, że stajemy się zdekoncentrowani, że prawa półkula zaczyna myśleć o innych rzeczach, a lewa półkula ma kłopot z przetwarzaniem informacji. Czasami, jeśli zdanie jest złożone, rozbudowane, kończąc zdanie, nie wiemy, jak się zaczynało. To jest pierwsza oznaka, że czytamy za wolno. Czyli po pierwsze, taka wskazówka, jeśli patrzymy na tekst, to nie czytajmy go pojedynczymi wyrazami, tylko na jedno spojrzenie oka obejmujmy 2 lub 3 wyrazy. Wtedy znacznie trudniej jest te wyrazy wypowiadać, ale można je zobaczyć. Czyli nie używamy słów, skupiamy się teraz wzrokiem na książce. Oczywiście, bo mamy czytać okiem, a nie uchem, bo ucho wolniej przetwarza te informacje. To tak jak oglądamy obrazy i nie musimy dodawać dźwięku do widzianych obrazów, patrzymy na zegarek i patrząc wiemy, która jest godzina. Oglądając w mediach społecznościowych obrazy, rozumiemy, na co patrzymy. Czytamy oczywiście teksty, ale niepotrzebny jest do tych tekstów dźwięk, ani na zewnątrz, ani wewnątrz. To czytanie w myślach nazywa się subwokalizacją lub fenetyzacją, ją trzeba bardzo szybko wyłączyć. Jeśli będziemy czytać 2 słowa na raz lub 3 słowa na raz i tak przez 2-3 tygodnie, codziennie, jesteśmy w stanie wypracować nowy nawyk. Jeśli ktoś tego do tej pory nie robił, na początku będzie mieć trochę trudności z partią rozumienia tego tekstu. Ale jeśli przetrwa ten czas, zacznie się pojawiać rozumienie z samego oglądania słów pod warunkiem, że znamy słowa, które oglądamy, czyli czytamy w języku, który znamy. To jest pierwsza wskazówka, jak to robić. Druga. Nasze oko jest niezdyscyplinowane. Od wielu lat badam pracę oczu za pomocą eye trackingu. Może o tym trochę później jeszcze porozmawiamy. I nasze oko, jeśli nie jest dyscyplinowane podczas pracy, to sobie biega po tekście tam, gdzie chce. W związku z czym młody czytelnik, po to, żeby jego oko nie biegało po tekście, pomaga sobie palcem. Palcem pokazuje, gdzie jego oczy mają patrzeć. Więc drugą wskazówką jest wskaźnik. Nie chodzi o palec, ale chodzi o wskaźnik. To może być pałeczka po sushi, to może być szaszłyk dłuższy. I tym szaszłykiem pokazujemy pod tekstem, nad tekstem albo po tekście, to nie ma znaczenia. Tak, żeby nasze oko wodziło za wskaźnikiem. Czym szybciej przemieszczamy wskaźnik po tekście, tym nasze oczy, jeśli synchronizują się ze wskaźnikiem, szybciej za nim podążają i wtedy znacznie szybciej przyswajamy informacje. I trzecia wskazówka, czytamy tylko do przodu, nie cofamy się. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że jakieś pojęcie nam umknęło albo jakieś słowo. Jest to pierwszy sygnał, że jesteśmy zmęczeni i zdekoncentrowani. Ja jestem zwolennikiem takiej reguły, lepiej tekst przeczytać 2-3 razy szybko, niż wolno ani razu. Czyli jeśli mam artykuł, który ma 1 stronę, 2-3, albo rozdział, który ma 10-15 stron, to lepiej go 2-3-krotnie szybciej przeczytać, za każdym razem wyławiamy inne informacje, albo jeśli nie ma innych informacji, powtarzamy te, które już były, a poprzez powtórki utrwalamy swoją wiedzę. W związku z czym lepiej czytać szybciej kilka razy, niż wolno w ogóle. Super, super. Słuchajcie, jeżeli wam się podoba sposób właśnie i rozumiecie, o czym mówi Robert, to dawajcie serduszka, oczywiście udostępniajcie. Robert, czyli generalnie czytamy oczami, nie uszami, bo wiele osób, no i też muszę przyznać, że moja na przykład córka też czyta, to czyta na głos, ale tak jak mówiłeś, może na początku właśnie
tego etapu, chcemy, żeby wiedzieć, chcemy wiedzieć, czy dzieci, czy my czytamy ze zrozumieniem, ewentualnie czy wypowiadamy poprawnie te słowa. Później przechodzimy już na ten etap, żeby tylko oczami wodzić po tekście. Ja jeszcze znałem, słyszałem o takim sposobie, żeby sobie wziąć ołówkiem z jednej strony i z drugiej strony kartki, zmniejszyć sobie o 2 cm, zrobić taki jakby margines i czytać tylko to, co jest w środku. Jeśli czytać tych wyrazów po lewej, po prawej stronie, to też gdzieś właśnie widziałem, że niby potem zwężamy, możemy jeszcze raz zawężyć. Ale słyszałem nawet o osobach, które potrafią czytać tak. Spojrzą na kartkę i są w stanie, tak jakby ten ich mózg, wzrok, nie wiem, całą kartkę zapamięta, jednocześnie przykładając na następną. Ja sobie tego nie wyobrażam. I wiele osób, z którymi rozmawiałem, na przykład o technikach szybkiego czytania, uważają, że to jest błędne koło, ponieważ czytamy szybko, nic nie zapamiętujemy, że tylko czytając głośno dociera do nas informacja, czyli są dużo sprzeczne wersje tego, o czym teraz rozmawiamy. Ty popularyzujesz technikę szybkiego czytania poprzez właśnie, tak jak właśnie opowiadałeś, oczami, nie uszami, potem właśnie wskaźnik i ewentualnie szybkie przeczytanie tekstu raz jeszcze. Jak to jest skuteczne, ponieważ nauczasz ludzi, widzisz efekty, czy tym ludziom rzeczywiście to pomaga, to ta technika, którą uczysz, czy widzisz efekty u tych ludzi? No, wspomniałeś we wstępie o liczbie absolwentów naszych kursów, a 500 tysięcy to jest jakaś rekomendacja, ale teraz wróćmy do empiryzmu, czyli do faktów i doświadczeń. Wspomniałeś o tym, że ludzie zawężają sobie krawędzie tekstu, czyli początek i koniec. A tak kiedyś bywało, że sztuka edytorska polegała na tym, żeby na krawędziach było jak najmniej merytorycznego tekstu. To też wynikało z tego, że książki były drukowane w niewielkich nakładach albo były pisane jeszcze wcześniej przed wynalezieniem maszyny Gutenberga i krawędzie były narażone po prostu na zniszczenie. W związku z czym lepiej było, żeby środek tekstu się zachował, a boki. Jest taka technika, że niektórzy właśnie marginalizują krawędzie, ale pod warunkiem, że mają odpowiednio szerokie pole widzenia. Bo jeśli zaczniemy czytać, a wspomniałem o tym, żeby na jedno spojrzenie oka widzieć 2 wyrazy, to nie zaczynam od pierwszego wyrazu w linijce, tylko patrzę na drugi wyraz, ponieważ lewym polem peryferyjnym mojego widzenia widzę pierwszy wyraz, patrzę na ten drugi wyraz, to jest moje widzenie centralne, no to jestem w stanie również zobaczyć trzeci po prawej stronie wyraz. Czyli na tym polega ta technika, że nie zaczynam od początku, ponieważ moje peryferyjne pole widzenia to widzi. Więc nie chodzi o to, żeby marginalizować to, co jest, tylko wykorzystywać pole widzenia. A jak to można zrobić? Poprzez odpowiednią odległość tekstu od oczu. Nas się uczy tego, żeby trzymać dosyć blisko tekst od oczu. Podobnie jak dzisiaj trzymamy smartfony, z tego względu, że mają małe ekrany, więc je trzymamy blisko, 15 cm, 20 cm. Wtedy działa widzenie ostre, a żeby zadziałało widzenie peryferyjne, należy oddalić tekst jakieś 40-60 cm, czyli to są swobodnie wyciągnięte ramiona. Stosuje się w szybkim czytaniu podstawki, które mają kąt 45 stopni i na tych podstawkach opiera się książkę, zapewniając nam, aby cały czas ostrość tekstu była taka sama w dowolnym miejscu tego tekstu. Czyli jeśli ja mam odpowiednią odległość, to jestem w stanie odbierać też peryferyjne partie tekstu. To pierwsza część twojego pytania. Druga, czy ludzie mogą czytać fotograficznie? Mogą. Wielu takich nauczyłem, ale trzeba mieć predyspozycję. Osoby, które mają predyspozycję na przykład w pamięci fotograficznej, łatwiej czytają fotograficznie. Osoby, które nie mają tych predyspozycji, raczej nie dochodzą do takich wyników, jak wspomniałeś, że przewracają strony i czytają tekst. Organizowałem w Polsce po to, żeby popularyzować szybkie czytanie, mistrzostwa polskie w szybkim czytaniu. Zorganizowałem takich edycji 8, a w 8 kolejnych latach odbywały się te mistrzostwa. One składały się z 3 etapów. Były eliminacje w 15 miastach Polski, były półfinały w tych 15 miastach i potem był jeden wielki grand finale, gdzie przyjeżdżało się do Warszawy, był wielki finał.
Na początku było to na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, a potem to robiliśmy w salonach książki dużej sieci komercyjnej na terenie kraju. I podczas chyba czwartych albo piątych mistrzostw Polski w szybkim czytaniu, to wtedy się odbywało na Placu Zamkowym wyjątkowo, pod Zamkiem Królewskim postawiliśmy namiot, gdzie odbywał się wielki finał mistrzostw Polski w szybkim czytaniu. Nasza uczennica Kamila Kornet, pozdrawiam cię Kamila, przeczytała tekst z prędkością 46 tysięcy, tam prawie 900 znaków na minutę. Czyli gazetę objętościową, takie wydanie w weekendowe, przeczytała w minutę. Jej przewracanie kartek zajmowało więcej czasu niż odbieranie tekstu. Ale to są osoby, które mają niesamowite predyspozycje. Ta osoba miała pamięć. Tak, ta osoba trzy lata się do tego przygotowywała, dzień w dzień ćwicząc, była naprawdę zdolna. Czyli osoby, które mają predyspozycje i ktoś to zauważy, dostarczy im odpowiednią technikę oraz trening, są w stanie dojść do fotograficznego czytania. Nie każdy, tu chcę podkreślić, nie każdy. Czyli są też takie kursy, gdzie ktoś marketingowo mówi, nauczę cię właśnie przewracania kartek i będziesz to wszystko rozumiał. Trzeba mieć predyspozycje, czyli najpierw diagnoza, czy mam takie predyspozycje, a potem przejście przez taki kurs. Ja znam też szkołę radziecką, że wystarczy książkę pod poduszkę położyć i tak, w ciągu... Tak, tak, z... wejdzie. Tak. Słuchaj, właśnie tak, wspomniałeś bardzo... Chcę potwierdzić, że fotograficzne czytanie jest możliwe. Super. Wspomniałeś bardzo fajną rzecz. Powiedziałeś o tym właśnie trzy... lata zajęło tej osobie na to, żeby się przygotować. Wielu ludzi, i też wspomniałem już o tym wcześniej w moich wywiadach, widzi osoby sukcesu, bądź osoby, które już coś osiągnęły, widzi tylko ten wierzchołek góry lodowej, nie widzą tego, ile ktoś włożył w pracy. Ktoś by mógł powiedzieć, no tutaj pan Robert filozofuje. Pan Robert od 1988 roku w tym momencie popularyzuje te techniki, ćwiczy i uczy się i doskonali, przekazuje tą wiedzę innym ludziom. Powiedz mi właśnie, ponieważ chciałbym też tak trochę przejść na ten rozwój osobisty, ponieważ to jest bardzo fajna kwestia. Tamta pani 3 lata, jest też powiedzenie takie, że bardzo fajnie ktoś osiągnął sukces z dnia na dzień przez ostatnie 30 lat, na przykład pracując, nie? Jak to właśnie było u ciebie? Ile napotkałeś, czy od samego początku szło wszystko optymistycznie, czy jednak zderzyłeś się ze ścianą, z jakimś oporem, musiałeś mierzyć się ze stresem? No wiadomo, że ze stresem to tak, ale generalnie właśnie jak to się u ciebie zaczęło toczyć, ta kula śnieżna zaczęła jednak rosnąć, być coraz większa? Dzięki temu, że spotkałem Tonego Buzana, szło znacznie lepiej, niż gdybym go nie spotkał. Także dzięki jego metodom i dzięki temu, że te metody są naturalne, bo my mamy w sobie takie predyspozycje, ale sposób nauczania zabija te naturalne predyspozycje albo uczy nas się częściej nieprzydatnych niż przydatnych rzeczy. Tak naprawdę człowiek, który, to Alvin Toffler kiedyś powiedział, pewien socjolog, że jeśli nie potrafimy się uczyć, jesteśmy wtórnym analfabetą, bo umiejętność pisania czy czytania dzisiaj jest żadną umiejętnością. Uczymy się tego na poziomie drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, a niektórzy już to przed pójściem do szkoły potrafią. Czyli jeśli człowiek nie potrafi samodzielnie się uczyć. Oczywiście pojawiło się kilka problemów w moim życiu związanych z tym, że nie wszędzie na początku te metody można było zastosować, na przykład do przedmiotów ścisłych, do matematyki, do statystyki, że trzeba było trochę poeksperymentować, ale jeśli człowiek nie ma w sobie samodyscypliny, a to jest bardzo ważna rzecz, a wiele osób tego nie ma, ja już o tym pojęciu nie będę wspominał, czyli jeśli tego czegoś na S w sobie nie mamy, to jesteśmy czasami w stanie przed metą zrezygnować, ten jeden metr przed metą. Jak w swoich badaniach Bandura właśnie pokazywał, że jeśli człowiek nie ma w sobie tej determinacji, także temat twojego life'a mi się bardzo podoba, determinacja jest bardzo ważna, bo to oznacza, że człowiek w sobie ma tą wewnętrzną siłę, żeby zmierzyć się z trudnościami. A trudności nie są w życiu po to, żeby nam przeszkadzać, tylko są po to, żeby nas czegoś nauczyć. Ale możemy je nauczyć, kiedy pokonamy daną przeszkodę. Mówisz właśnie o tym, że strach jest... Wspomniałeś o tym, że strach jest ojcem odwagi, w jednej z twoich wypowiedzi właśnie też wyczytałem.
też powiedzieć, jeśli mógł do tego odnieść. Dlatego mówiłeś o takim wewnętrznym krytyku. To, co jest bardzo ważne, żeby człowiek pamiętał, że jest unikatowy, jest niepowtarzalny, jest, ma w sobie geniusza. No, można zacytować oczywiście Robinsa, obudź sobie olbrzyma, jest typowo amerykańską filozofią i metaforą. Chodzi o to, że każdy z nas jest unikatowy od wewnątrz, niepowtarzalny. Cały system edukacji i wychowania powinien sprzyjać rozwoju naszej pewności siebie. Jeśli człowiek ma oparcie w sobie, to jest to coś dzięki współpracy z panem Wojtkiem Eichenbergerem, jego metoda 8O, ją rekomenduję, jest bardzo ważna, czyli człowiek ma oparcie w sobie, w tej metodzie 8 literek O oznacza, że każda reguła zaczyna się od literki O. Jeśli człowiek ma między innymi w sobie oparcie, potrafi przeciwstawić się trudnościom, które są na zewnątrz. Ale te trudności same w sobie nie istnieją. To nasze reakcje na te trudności wyzwalają w nas stres. A jeśli wyzwalamy w nas stres, pojawia się kortyzol, obniża naszą pewność siebie, zaczyna nas paraliżować. Ja się spotkałem z taką ścianą, jeśli chodzi o urzędników. Na początku tylko o tym wspomniałem, bo wcale nie było tak łatwo na początku, w latach 90. przeciwko całej machinie urzędniczej uczyć poza szkołą, jak się Polacy mają uczyć, bo przecież od tego jest szkoła. Dzisiaj jest znacznie łatwiej. Możemy zrobić live'a, możemy zorganizować szkolenie otwarte, zamknięte. Ja w tamtych czasach miałem też taki problem, że ja uczyłem osoby 2-3 razy starsze ode mnie. Jeszcze przyjeżdżał młody chłopak z Warszawy, który miał 20 lat i uczył 50-letnich na przykład nauczycieli albo pracowników naukowych, jak się mają uczyć. No to już różnice pokoleniowe, różnice w wiedzy, w postawach, w nastawieniu, to wcale takie nie było łatwe, ale ja miałem właśnie tą siłę, że chcę popularyzować te metody i że będę je popularyzował mimo takich trudności. Nawet na niektórych kursach kursanci mówili, że jak wrócę do domu i powiem, że każą mi się uczyć czytać, a przecież tego uczyłem się w szkole, to mnie w domu wyśmieją. Ale miałem też wiele bezcennych grup, które były mega zadowolone z tego, że były na takim szkoleniu i to szkolenie wiem, bo czasami spotykam ludzi, którzy byli u mnie 10-15 lat temu na zajęciach, mówią: Robert, to było niesamowite. Rozpoczęła się moja intelektualna podróż. Jestem dzisiaj w całkiem innym miejscu niż kiedyś, gdybym nie spoznał ciebie i tych metod. Super. Słuchajcie, dawajcie serducha, udostępniacie, zapraszajcie znajomych. Ja mam pytanie do was. Kto chce się wybrać na Festiwal Inspiracji do Warszawy w marcu? Ponieważ jest do wygrania bilet, wejściówka na Festiwal Inspiracji ufundowany właśnie przez naszego gościa, przez Roberta, także zapraszam do udostępniania i do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania do Roberta, czy to odnośnie czytania, odnośnie tego, jak się uczyć, to śmiało możecie pisać w komentarzach. Robert, wspominaliśmy również o stresie, który towarzyszy jakoby no, przy całym rozwoju. Wspomniałeś też o tym, jak właśnie nasz wewnętrzny krytyk, jak powinniśmy sobie stawiać cel, realizować go, nie bać się iść przed siebie, ale wiadomo, że nie jest to takie proste i wielu ludzi nie potrafi odnaleźć sobie tą pewność siebie, wielu ludzi nie potrafi jakby to poczucie własnej wartości tak wynieść na szczyt, żeby móc iść i zdobywać właśnie te szczyty. To chciałbym, ponieważ od tego pana właśnie Buzana, sam wspomniałeś, uczyłeś się o metodach uwalniania stresu i twórczego wykorzystania jego potencjału. Jak właśnie wykorzystać ten stres, ten lęk, który nam towarzyszy, tak aby on nam pomógł wręcz w realizacji naszych celów? Najprościej mówiąc, należy się z tym zmierzyć, czyli pokonać. Stąd to powiedzenie, że strach jest ojcem odwagi. Ale nie wszyscy są gotowi zrobić ten pierwszy krok. Na przykład umiejętność czytania, czy to szybkiego, czy trochę wolniejszego, powoduje, że człowiek zdobywa więcej wiedzy i w ten sposób bywa albo staje się atrakcyjny intelektualnie. To może spowodować, że w czasach, gdzie jest łatwy dostęp do wiedzy,
ale mamy też dużo osób, które są leniwe w zdobywaniu tej wiedzy, albo nie potrafią dokonywać syntezy informacji, czyli wyszukać te informacje, które im są potrzebne, a potem dojść do analizy, czyli przeanalizowania, czy to, co zostało wynikiem syntezy w pierwszym etapie wyciągnięte, jest właściwe, a potem do konkluzji, czyli wyciągnięcia wniosków dla siebie. Jeśli człowiek przeprowadza tego typu działanie, ma wiedzę użytkową i tą wiedzę użytkową, tą wiedzą może się dzielić. W ten sposób nabywa pewności siebie, ponieważ opiera to, co mówi, na wiedzy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli człowiek ma cel i wie, do czego w życiu dąży, czy jest to cel krótko, średnio czy długoterminowy i wie, że ten cel się może zmieniać w trakcie, można go zrealizować wcześniej lub później, też nabywa pewności siebie, ponieważ wie, to takie codzienne, operacyjne działanie czemuś służy. Król Julian mawiał, żeby robić coś jeszcze szybciej, dopóki nie przyłapiemy się, że to wszystko nie ma sensu. Więc jeśli nasze działanie nie ma sensu, no to ludzie czasami kręcą się wokół własnej osi. Wytycz sobie cele, naucz się realizować te cele, a pamiętaj, żebyś wiedział, jak funkcjonuje twój mózg, jak twój mózg się uczy, o jakiej porze dnia i nocy lubi się uczyć. Pamiętaj też, że każdy z nas, a Napoleon to kiedyś odkrył, że człowiek na drodze do urodzinowego tortu chce dostać jakieś mniejszą nagrodę. Napoleon odkrył to, że ludzie potrafią oddać życie za medale lub różnego rodzaju nagrody. W związku z czym, jeśli masz jakiś materiał do przyswojenia, porcjuj go sobie, w mniejszych częściach go przyswajaj i nagradzaj siebie. Nie pij kawy podczas czytania czy robienia mapy myśli, tylko po skończeniu jakiejś części. Niech to będzie dla ciebie nagroda. W ten sposób, jak u Pawłowa, uwarunkujesz swój organizm. Najpierw praca, potem nagroda. A większość z nas, jak rozpoczyna czytać, czy się uczyć, to od czego rozpoczyna? Od nagrody. Idziemy tak, do kuchni. Zrobić sobie kawę. Sam to robię. No właśnie, i nasz mózg się rozleniwia. Albo w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwej pozycji czytamy książkę, na przykład leżąc w łóżku, gdzie szybciej zasypiamy niż do końca strony dotrwamy. Stres to też odpowiednia kondycja psychofizyczna, o tym warto pamiętać, czyli ruch, czyli odżywianie, czyli oddychanie. Bardzo ważne jest oddychanie przeponowe. Ważne jest też to, żeby pomieszczenie, w którym pracujemy umysłowo, miało odpowiednią dawkę powietrza, bo tlen w powietrzu jest bardzo ważny. O tym każda osoba, która była chociaż raz pod wodą, stąd PADI, to jest drugi stopień, najwyższy, jeśli chodzi o nurkowanie, bo jest to moje jedno z hobby. Każdy płetwonurek wie, jak ważne jest powietrze pod wodą. Bez powietrza nie da się tam dłużej niż 2-3 minuty być. W związku z czym my też powinniśmy świadomie oddychać podczas pracy umysłowej, ponieważ mózg zużywa aż 1/4, gdy wdychamy. A jeśli wdychamy tylko płucami, to dostarczamy 40% powietrza, a jeśli włączymy przeponę, mamy 100%. Oddychaj przeponowo. Może o tym nie pamiętasz w trakcie, jak czytasz, ale na przerwie zrób 3-6 głębokich wdechów i wydechów. Jeśli czujesz, że zbliża się stres, również rób głębokie wdechy i wydechy. Mózg się uspokaja, jeśli ma odpowiednią ilość powietrza, a w nim tlenu. Świetnie. To na pewno wykorzystam. W ogóle wykorzystam bardzo dużo wiedzy, której dzisiaj nam tutaj trochę sprzedałeś, bardzo dużo informacji, której nam przekazałeś. Dla tych, którzy dołączyli teraz, oglądacie wywiad z Robertem Busztą, przede wszystkim na czym się dzisiaj skupiliśmy, na umiejętności szybkiego czytania i na zapamiętywaniu, na uczeniu się. Te techniki, wcześniej o tym Robert mówi, można sobie cofnąć live'a i zobaczyć. Rozmawialiśmy również o tym, jak radzić sobie ze stresem, z waszym krytykiem, z własnym krytykiem. No i teraz też bardzo, bardzo interesujące właśnie, jak sposób, w jaki oddychamy, jak może wpłynąć na całokształt, na to, jak czytamy, na to, jak przyswajamy wiedzę, na nasz stres. To jest też bardzo ważne, a wielu ludzi o tym nie wie, bądź śmieje się z tego, oddychanie, medytacja, to też jest dla wielu ludzi temat śmieszny, aczkolwiek uważam bardzo interesujący.
tutaj właśnie bardzo fajnie z tą nagrodą również. To jest ciekawe, bo ja sobie zawsze kawę robię, robię sobie kawę i idę robić w tym momencie sobie, idę poczytać książkę. Właśnie fajnie napisał tutaj nasz widz, witam cię serdecznie Tomaszu, że słuszna i cenna uwaga z przyznaniem sobie nagrody. Tak, to jest mi się wydaje też bardzo niesamowite. Dominik Kubat napisał, aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy udostępnić live'a, zostawić serduszko i zaobserwować swój profil. Dokładnie tak. Udostępnić, można wygrać dla tych, którzy dołączyli, nie wiedzą, wejściówkę na Festiwal Inspiracji, który będzie w marcu 2019 roku, 26 i 27 w Warszawie. Losowanie będzie za kilka dni wśród osób, które udostępnią live'a. Rozmawialiśmy, również właśnie zaczęliśmy rozmawiać, Robercie, o tych, o celach. Też bardzo fajnie o tym mówiłeś. Ja bym chciał właśnie, ponieważ ludzie często zapisują sobie cele, ale znajdują mnóstwo powodów, dla których tych celi nie realizują. Tak bywa. Na przykład właśnie wymówki tego typu, że nie mam teraz czasu, gdybym miał więcej czasu, gdybym miał więcej wiedzy. I tu już w tym momencie, jeżeli uważnie oglądałeś, to jak zdobyć więcej wiedzy, jak na szybko przyswoić, dowiedziałeś się od Roberta. Właśnie powiedz mi, jak to jest. Mówię o szkole, w szkole mnie nauczono. Cel, 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 potem nie ma realizacji, jest wielkie załamanie. Tu też fajnie wspomniałeś o zmniejszeniu tego celu. Zrobić kawałek i zbliżać się, iść sobie dalej, żeby nie robić wielkich celi i potem tracić po drodze, jeżeli go nie zrealizujemy, załamiemy się i mamy dość. Jak to jest właśnie, że ludzie, czy miałbyś jakąś radę dla takich ludzi, dla mnie między innymi też, bo czasem też się tak zdarza, którzy stawiają sobie cele, a potem szukają wymówek, żeby ich nie realizować. Henry Ford, ten od samochodów, większość zna to nazwisko, powiedział tak, że dorosłe osoby, czy to kobieta, czy mężczyzna, nigdy się nie usprawiedliwia. To znaczy postępuje tak, żeby nie musieć się usprawiedliwiać. Jeśli chcesz mieć szacunek do samego siebie, to nie usprawiedliwiaj się za pomocą wymówek, że czegoś nie zrobiłeś. Tylko wyciągnij wnioski, co następnym razem, bo tak zachowuje się osoba odpowiedzialna. Osoba nieodpowiedzialna szuka winnych i sięga w przeszłość. Osoba odpowiedzialna wyciąga wnioski i mówi, następnym razem dokonam poprawy tu i tam. Ja mam taką metodę polską, która jest odpowiednikiem smarta w języku angielskim. Uważam, że Polacy nie gęsi swój język mają. I opracowałem taki akronim rozumne, gdzie każda literka odnosi się właśnie do wytyczania i realizowania celów. Czy o tym chcemy też porozmawiać? Jasne, jak najbardziej. Ja bardzo chętnie, myślę, że widzowie również. Rozumne, czyli mamy trochę liter, będziemy ją omawiać. Tak. Pierwsza litera to jest R, czyli jak sobie zapiszemy w pionie wyraz rozumne, to każda literka rozpoczyna pewne działanie. Cel powinien być realistyczny. Metoda harwardzka, której ja sprzyjam, mówi, że jeśli 51% mamy możliwości realizacji celu, to powinniśmy rozpocząć działanie. Ale są też cele, tak zwane wielkie, czyli zaczynaj od wielkich rzeczy, sięgaj wysoko, mierz wysoko. Bo jeśli nasza intuicja nam podpowie cel, a nasza logika chce ten cel obniżyć i od razu nam pokaże, że jest ryzyko wysokie nie zrealizowania tego celu, to możemy ten cel odłożyć. Ale zacznijmy od tego, że cel powinien być realistyczny. Zwłaszcza jeśli ten cel ma być realistyczny w krótkim czasie, bo chcemy jakąś część tego celu wykonać. Czyli od tego powinniśmy zacząć. Jeśli wiemy, że cel jest realistyczny, czyli mamy wiedzę związaną z tym, co trzeba zrobić, żeby go wykonać, na przykład umiejętność opanowania szybkiego czytania to jest 4-6 tygodni codziennej pracy. I jeśli ja jestem w stanie przeznaczyć tyle czasu, no to cel jest dla mnie realny. Natomiast jeśli ja w pierwszym tygodniu przerwę naukę szybkiego czytania, języka mandaryńskiego, czy umiejętności tańca, czy czegokolwiek, no to nie zrealizuję tego celu. Czyli potrzebna jest mi wiedza, żebym mógł zweryfikować, czy cel jest realistyczny. To jest pierwsze. A drugie będzie literka O. Odniesione do czasu. Ja w żadnym kalendarzu nie znalazłem takiego dnia, tygodnia, który się nazywa jutro. A niektórzy tak chcą zacząć realizację swojego celu. Kiedy, Damian, się zajmiesz tym i tym?
No, jutro. Jutro. A to jutro, jutro może być jutro i może być w nieokreślonym czasie. Czyli nasz cel powinien być odniesiony do czasu. I to świętej pamięci dr Covey mawiał, żeby zaczynać z wizją końca. Czyli kiedy ja chcę znaleźć się na Festiwalu Inspiracji 26 marca. To wiem, że to jest mój deadline. No ale teraz co powinienem zrobić? Czyli cofam się do teraźniejszości i sobie określam aktywności. Jest wiele różnych metod, które nas uczą aktywności dziennych, tygodniowych, miesięcznych, w zależności jak długi jest cel. Czyli każdy cel powinien być odniesiony do czasu. Kiedy ja startuję w maratonie, to dokładnie wiem, kiedy będę mieć metę za 42 km i 195 metrów. Wiem, że mam do pokonania w okolicach 80 tysięcy kroków. W związku z czym wszystko jest odniesione do czasu, wiem, o której godzinie startuję, ale do tego wszystkiego w programie treningowym się przygotowuję. A jak szybko stawiać te kroki i z tej aktywności będę miał wynik końcowy mojego maratonu. Czyli po pierwsze realistyczne, po drugie odniesione do czasu. Trzecią literką jest literka Z. To ma być dla mnie zrozumiałe. Parafrazując Kubę Sienkiewicza, tego z elektrycznych gitar, on kiedyś w jednej piosence śpiewał, że jedni rozumieją, drudzy rozumią. Jedni umieją, drudzy umią. Jeśli ja nie zrozumiem, jakie aktywności są potrzebne do realizacji tego celu, no to szybko sięgnę po wymówkę. Kolejna literka to jest U. To są rzeczy uzgodnione. Jeśli cel dotyczy tylko mnie, to sam ze sobą muszę uzgodnić, że na przykład czym się teraz będę zajmował, czyli w mojej agendzie pojawi się dodatkowa aktywność. Czyli jeśli chcę się nauczyć szybkiego czytania czy czegoś innego, no to muszę wygospodarować jakąś jednostkę czasu codziennie, na przykład dodatkowe 15 minut. Doba ma 24 godziny, więc trzeba się zdecydować, co jest dla mnie ważne. Świętej pamięci mój ojciec mawiał, że na rzeczy ważny jest zawsze czas. Brian Tracy mnie nauczył takiego powiedzenia, że rzeczy najważniejsze rób najpierw, a nieważnych w ogóle. Jak się przyjrzymy, w ciągu naszego dnia robimy mnóstwo rzeczy nieważnych i tam są rezerwy czasowe, gdzie możemy je przeznaczyć na rzeczy ważne. Czyli uzgodnij sam ze sobą, co jest dla ciebie ważne. Są różne metody, są priorytety, jest wartościowanie, w internecie mnóstwo takich metod, które nam w tym pomogą. Albo może trzeba uzgodnić ten cel z otoczeniem, z rodziną, z przyjaciółmi, że nie będę dostępny między godziną taką i taką, ponieważ wtedy pracuję nad czymś, co dla mnie jest istotne i tak dalej. Albo nie oddam tego czasu telewizji, albo portalom społecznościowym, oprócz oczywiście naszego live'a, bo to rekomenduję. Czyli uzgodnij, jakie aktywności trzeba robić. Kolejna literka to jest M. One powinny być mierzalne. Trochę linkuję do litery O, odniesione do czasu, wtedy wiem, kiedy kończę, kiedy zaczynam, a mierzalne to jest tak, jak podróż z Warszawy do ciebie, do Wrocławia. Wiem, ile jest kilometrów, wiem, ile czasu mi to zajmie, bo aplikacje mi pokazują, jakie jest natężenie ruchu i wiem, że jak będę jechał z taką prędkością, to dojadę do Wrocławia za x czasu. Czyli te aktywności muszą być mierzalne. Na przykład 900 sekund dziennie. Jak niedużo, to tylko 15 minut. 900 sekund na nową umiejętność. Jak wiesz, psychocybernetyka nam mówi, że nowy nawyk kształtuje się po jakimś czasie. Dietetycy mówią, że już po 7-10 dniach nasza flora jest w stanie zaabsorbować nowe bakterie, które wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. O tym również mówi medycyna. Antybiotyki są w stanie zrobić to i tamto. Niektóre nawyki to potrzebujemy 14-21 dni, a niektóre jak uzależnienia nawet czasami 150 dni. Więc potrzebny jest czas, żeby coś zmienić, więc to musi być mierzalne. I zostały nam jeszcze dwie literki. N, niesprzeczne. Działania dzisiejsze, takie operacyjne, nie mogą być sprzeczne z wynikiem tym długoterminowym, do którego dążę. Bo jeśli ja chcę się czegoś nauczyć, a nie robię w tym kierunku nic, no to osiągnę nic. Jeśli ciągle jest jutro, a nie zaczynam swojego działania, a prawdziwa podróż rozpoczyna się, jak wiemy, od postawienia pierwszego kroku, to jeśli
ja mam sprzeczność z tym, co robię dzisiaj, z tym, co chcę osiągnąć, jest miejsce na wymówki. A jeśli chodzi o wymówki, Polacy są bardzo kreatywnym narodem. Mamy mnóstwo wymówek, jak siebie usprawiedliwiać, żeby nie robić tego, co powinniśmy robić. I ostatnia literka... Chciałem tylko tutaj właśnie, Polacy są bardzo kreatywnym narodem. Mieszkałem przez 12 lat w Irlandii i tam spotkałem się z podobnym określeniem. U nas w Irlandii Irlandczycy mówili, że Irlandczycy są też tylko szukają wymówek. Ja myślę, że w każdym kraju jest podobnie. To już jest taka moja subiektywna ocena, że każdy kraj, w którym byśmy nie byli, będą narzekać na swoich ludzi, będą mówić o swoim kraju, że nie wiem, nie uczymy się, nie wierzą w siebie, negują ciągle siebie. Myślę, że to jest już wszędzie, to już nie jest tak tylko, że w Polsce. Aczkolwiek polski naród lubi rzeczywiście, jako Polacy mamy tą tendencję, że lubimy pomarudzić, troszkę ponarzekać, ale myślę, że w każdym kraju jest już podobnie. Albo zawsze tak było, po prostu my tylko widzimy to, co jest u nas, nie chcemy zaglądać gdzieś tam indziej. Nie wiem, czy się zgodzić ze mną, jeżeli chodzi na to. Zgadzam się, bo chociaż Słowianie, kiedyś czytałem taką pracę, to nie była praca naukowa, takie luźne wnioski, które mówiły o tym, że dawno, dawno temu, kiedy byliśmy poganiani, czyli poganami, to tak humorystycznie, był taki bożek, który karał tych, którzy się chwalili. W związku z czym nie opłacało się chwalić, no bo mogła przyjść klątwa. W związku z czym opłacało się narzekać. I to taka luźna oczywiście hipoteza. Może nam tak zostało, żeby się nie chwalić, bo urząd skarbowy, bo sąsiad, bo będzie klątwa. Nie słyszałem tej anegdoty, dobra. Do mnie często przed zajęciami, przed rozpoczęciem przychodzili uczestnicy, mówi: panie Robercie, panie Busza, zanim zaczniemy, chcę panu powiedzieć, że ja mam wyjątkowy problem. Ja mówię: jaki? No mam problem z koncentracją podczas uczenia, albo za wolno czytam, albo za dużo notuję, albo za mało notuję. Ja mówię: to całe szczęście, ma pan taki sam problem, jak inni uczestnicy tego seminarium. My czasami to, co jest w naszych myślach, a poprzez to, o czym myślimy, uważamy, że cały jest taki świat. A świat taki nie jest. To my po prostu ten świat tak interpretujemy. Została nam ostatnia literka E. Ela. Ela. Straciłaś przyjaciela. Elastyczne. Otóż cele się mogą zmieniać, ale powody, dlaczego coś w życiu chcemy, to się nie zmienia. Więc to powinno być elastyczne. Bo może się okazać, że wytyczam sobie jakiś cel. Nie wiem, co się wydarzy za 30-60 dni w moim życiu. I to, co się wydarzy, może spowodować, że już nie będę mieć 15 minut, a 7,5 minut. A w moim życiu, kiedy się pojawiła rodzina i dwie córki, to spowodowało, że miałem już mniej czasu na pewne rzeczy niż miałem. W związku z czym wtedy musiałem skracać czas snu, a musiałem rozbić zadania na cele cząstkowe, czyli codziennie przeznaczać mniej czasu niż wcześniej. Jeśli człowiek szuka rozwiązań, nasz mózg, jak mózg spadochroniarza, w locie powinien być otwarty. Jeśli człowiek ma taką otwartą postawę i jego mózg jest ćwiczony niczym mięsień, żeby szukać rozwiązań, a nie problemów, pojawiają się wcześniej czy później możliwości i rozwiązania. Tak jest przynajmniej w moim życiu. Literką E zakończyliśmy cały akronim. Proste reguły w wyrazie rozumne. Po pierwsze, cel musi być realistyczny, po drugie, musi być odniesiony do czasu, on musi być zrozumiały dla ciebie, on musi być uzgodniony z tobą, z innymi, on musi być mierzalny, dokładnie musisz wiedzieć, jakie działania masz wykonywać, w jakim czasie. I on musi być elastyczny. Super. Ja myślę, że te informacje w tym wywiadzie dzisiaj są niesamowite i Robert będzie mówił, akurat na Festiwalu Inspiracji będzie miał 20 minut, czyli też skondensowanej wiedzy, o której się tam podzieli, którą się tam podzieli. Natomiast z nami już rozmawiamy godzinę i swoją wiedzą się z nami dzieli i czuję, że moglibyśmy jeszcze pociągnąć. Rozmawialiśmy o tym, jak super czytać, szybko czytać, skutecznie przyswajać wiedzę, o realizacji celów. Ten smart w twoim wydaniu to jest super bestia, że tak powiem. Nazwę to bestia, bo jest niesamowite. To na pewno będę
tego używał. Jeżeli Wam się to oczywiście podoba, dawajcie serducha, udostępniajcie. Zapytam, kto udostępnił, jak udostępnił, dawajcie w komentarzach. Joanna napisała, Majorek, że bardzo ciekawy wywiad, bardzo dziękuję. No, macie ciekawego gościa, to można słuchać. Macie jakieś pytania do Roberta? To dajcie. Sylwia się z nami przywitała, witam serdecznie. Można komentować, można udostępniać na swoich profilach, w grupach, gdzie macie tylko ochotę. Tutaj w tym momencie, Robercie, o czym byśmy jeszcze mogli, ja bym chciał tak właśnie nawiązać, ponieważ jesteś również, tu już tak na zakończenie, rozmawialiśmy chwilę o Festiwalu Inspiracji, jest to nagroda, dwudniowy event, wejściówka dla jednej osoby spośród tych, którzy udostępnią, także udostępniamy, dajmy serducha. Tutaj, Robercie, chciałbym się zapytać jeszcze ciebie o twój biznes. Mam na myśli to, że jesteś prezesem, już mówię, tak żeby tutaj wrzucę od razu agendę na ekran. Fundacja Impuls. Chciałbym, żebyś opowiedział nam o tym, czym się właśnie twoja fundacja zajmuje, ponieważ tam jest ogrom rzeczy, które robicie, niesamowitych rzeczy. Chciałbym, żebyś miał możliwość powiedzieć teraz tutaj właśnie ludziom, jak mogliby cię znaleźć. Już wiem, że przez Fundację Impuls, czym się Fundacja Impuls zajmuje? Fundacja Impuls jest kontynuacją mojej ścieżki zawodowej. Przez 20 kilka lat prowadziłem Instytut Metod Edukacji Impuls, który też stworzył wiele programów dla dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o uczenie. Był taki program Raz, Dwa, Trzy Geniusz, który właśnie rozwijał umiejętności. Opracowaliśmy właśnie program nauki szybkiego czytania, Akademię Szybkiego Czytania, Mistrzostwa Polski w Szybkim Czytaniu i wiele innych rzeczy. W 1995 roku miałem przyjemność poznać Briana Tracy i z moim serdecznym przyjacielem Robertem Krolem wprowadzaliśmy Briana Tracy do Polski, więc Instytut poszedł dwiema ścieżkami. Jedna to jest uczenie, a druga to są biznesowe działania. Ten instytut przekształcił się 2 lata temu w Fundację Impuls dla Biznesu i Nauki, której mam przyjemność być założycielem i prezesem zarządu. Ta fundacja sobie postawiła za cel łączyć naukę z biznesem. Czyli jeśli nauka ma ciekawy pomysł, a ten pomysł przeradza się już w studium wykonalności, czyli nie tylko jest w sferze marzeń, ale ktoś zrobił mini badania, zrobił prototyp, że to wszystko działa, wtedy szukamy finansowania dla takiego startupu. I na odwrót, jeśli pojawia się inwestor, który mówi, że ma wolne środki i Polska to jest piękny kraj, gdzie on chce zainwestować, bo jest to na przykład reemigrant, wrócił z Australii, tak właśnie prowadzimy rozmowę z jednym inwestorów, który na projekt akurat, nasz projekt, chce go finansować, bo jest Polakiem, tylko po latach wrócił do Polski, albo są to inwestorzy niezwiązani z Polską i mają kapitał, chętnie ten kapitał chcemy w polską naukę przekazać i finansować, więc to jest główny trzon. Niezależnie od tego, fundacja też prowadzi swoją działalność taką jak instytut, czyli uczy biznes, na co dzień pracuje z zarządami, gdzie uczę ich zarządzania strategicznego i wszystkich obszarów związanych z kompetencjami menedżerskimi. Mam też przyjemność pracować z wieloma prezesami, gdzie uczę ich właśnie prac umysłowych, ponieważ ci ludzie, a co ciekawe, nie biorą udziału w grupowych szkoleniach, tylko uczą się samodzielnie w gabinetach zgodnie z zasadą, o której mawiał Zig Ziglar, że orły nie latają w stadach. Super. Także tym pokrótce zajmuje się Fundacja Impuls. Mamy teraz taki projekt właśnie badawczy, a mam nadzieję, że w tym roku już go przejdziemy do fazy produkcyjnej. Trwają teraz testy. To jest stworzenie polskiego i jedynego na świecie eye trackingu do nauki szybkiego czytania, czyli za pomocą eye trackera, który będzie śledził pracę ruchu naszych gałek ocznych, będzie dostosowywał do tego, jak pracują nasze oczy, odpowiednie partie ćwiczeń, znaczy tekstów do ćwiczeń, tak żeby łatwiej opanować szybkie czytanie indywidualnie. Więc trzymajcie kciuki za ten projekt. Kończymy etapy wszystkie związane ze studium wykonalności. Środki są już zabezpieczone, więc niedługo przejdziemy do fazy realizacji tego projektu i może pod koniec roku już będzie on dostępny w naszym kraju. Super. Czyli wchodzimy na fundację. Strona leciała wcześniej, może sobie śmiało zobaczyć.
cały zestaw zadań fundacjaimpuls.com.pl, które wykonuje fundacja, bo część, o części tylko powiedział nam tutaj nasz gość. W pytaniu się pojawiły, Robert, jak nazywa się twoja szkoła? To była odpowiedź właśnie, prawda? Czy jest jeszcze jakaś inna nazwa, o której nie wiemy? Nie, to jest jedyna nazwa, Fundacja Impuls dla Biznesu i Nauki. Czyli odpowiedź była. Tomasz zapytał, ponieważ dołączył niedawno, mówi, do live'a. Tomaszu, być może sobie cofnąć. Pytanie twoje było, jak zacząć przygodę z szybkim czytaniem, szybkim przyswajaniem wiedzy. Myślę, że o tym dużo już tutaj właśnie Robert mówił. Jak zacząć przygodę, jak ćwiczyć szybkie czytanie, jak przyswajać tą wiedzę skutecznie, o tym, jak czy lepiej szybko czytać niż wolno, że lepiej słuchać uchem, czytać oczami niż uszami. Bardzo dużo ciekawych informacji było właśnie też na początku, także przechodziliśmy z tematu na temat. Dobrze. Robert będzie prelegentem na Festiwalu Inspiracji w Warszawie 26-27 marca. Tam będzie można spotkać Roberta i wielu innych mówców. Robercie, o czym będziesz mówił na tym festiwalu? Na festiwalu przekażę w ciągu 20 minut instrukcję czytania książek. Właśnie o tym piszę książkę. W drugiej części roku będzie na rynku wydawniczym. Jak czytać książki popularno-naukowe lub naukowe? Przeznaczając na to 60-90 minut, jesteśmy w stanie przeczytać 200-300 stron zgodnie z naturą ludzkiego umysłu. Nasz mózg pracuje od ogółu do szczegółu. Ta metoda jest podzielona na dwie części. Jedna dotyczy przygotowania, a druga już dotyczy samej lektury. Łącznie w trakcie tej całej metody jest 6 czynności do wykonania. 4-krotnie kartkuje się książkę, zawsze pod innym kątem, a 2-krotnie tylko czyta. Do tego jeszcze wykorzystuje się narzędzie mind mapping, o którym mówiliśmy, i człowiek wyciąga z książki te informacje, które mu są potrzebne. A mawiam od lat, że jeśli autor książkę pisał, znam takich, którzy piszą w kilka dni, a są takich, którzy znam, którzy piszą w kilka miesięcy, a znam też takich, którzy piszą w kilka lat. To nie oznacza, że ty, jeśli jesteś w roli czytelnika, że masz tyle samo, co autor pisał tą książkę, ją czytać. Niektórzy jedną książkę czytają kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Więc jest to instrukcja czytania książek, bo żyjemy w czasach, gdzie ludzie kupują książki, ale nie mają czasu już ich czytać. Ludzie zaczynają czytać książkę, ale już jej nie kończą. A klasyk mawiał, prawdziwego czytelnika poznajesz nie po tym, jak zaczyna czytać książkę, ale jak ją kończyć. Oraz to, że na naszych półkach jest coraz więcej wyrzutów sumienia. Samo kupno książki, a zbadałem to, a badałem przez 8 lat Polaków na temat ich zachowań i postaw czytelniczych, oni mówili, kupuję książkę i czuję się już mądrzejszy. Nie samo kupno książki powoduje, że czujemy się mądrzejsi, ale wydobycie z tej książki tych informacji, na których nam zależy. I będę o tym mówił krok po kroku, jakie czynności trzeba wykonać, żeby z tej książki wydobyć najważniejsze rzeczy. Rzadko kiedy autor pisze książkę specjalnie dla nas. On też ma swój cel, pisząc tą książkę, w związku z czym my mamy inny czasami cel niż autor, więc powinniśmy go zrealizować. Za pomocą tej techniki, organicznej techniki studiowania, można czytać godzinę, półtorej, 200-300 stron tekstu bez uszczerbku dla tego tekstu, z pełnym rozumieniem i zapamiętaniem informacji. To działa. To, co teraz mówisz, to jest po prostu tak brud. Nie dociera do mnie. Mam książkę 300 stron i czytam ją drugi tydzień i się zastanawiam w końcu, kiedy ją skończę. Nie z takim zmęczeniem, tylko nie mogę doczekać końca, ale czytam. Przyznam, że próbowałem robić w ten sposób jakoś tak, żeby to, ale nie mogę sobie streścić, co przeczytałem. Czyli nie wiem, jak długo potrzeba komuś praktyki, żeby to szybkie czytanie zastosować i jeszcze właśnie zapamiętać. Czyli tak jak powiedziałeś, bez uszczerbku na treści, którą książka zawiera. Bo mogę przelecieć oczywiście i nic nie będzie. To jest niesamowite. Ja bym chciał i będę chciał to mówić. Mam nadzieję, że uda mi się, bo w planach jest, będę na tym Festiwalu Inspiracji. Tą wiedzę i wiele innych chętnie. Ponieważ to jest tylko zalążek, 20 minut, ty uczysz tego właśnie w swojej szkole, ty uczysz tego na swoich warsztatach, to jest coś, co uważam, że jest bardzo, bardzo ważne. Uczyć się, szybko się uczyć, jeszcze to pamiętać. Chciałeś powiedzieć. Dlatego, tak jest, dlatego żeby ta wiedza była łatwo dostępna, stąd koncepcja napisania książki,
na ten temat, czyli książka traktuje o tym, jak zostanie wydana, jak czytać inne książki. Takie książki nie ma na rynku, więc niedługo to będzie. To będzie też, tak jak właśnie powiedział tutaj, niesamowity Tomasz Chojnacki. Cieszy mnie to i tutaj Sylwia fajnie skomentowała, udostępnione, teraz liczę na łódź szczęścia, pozdrawiam serdecznie Łopanu, dziękujemy Sylwia, również się pozdrawiamy, dziękujemy za udostępnienie. Każdy ma szansę wziąć udział w losowaniu wejściówki na dwa dni na Festiwal Inspiracji ufundowanej przez naszego gościa. Zanim zakończę, ostatnie pytanie, bo już wiemy, gdzie Cię znaleźć. Festiwal Inspiracji to będzie miejsce, gdzie Cię znaleźć, ale właśnie tutaj Fundacja Impuls, między innymi Facebook, Robert Buszta, nieukryty profil, można łatwo znaleźć. Czy masz jakąś wiadomość dla świata, którą chciałbyś przekazać? Że warto czytać, naprawdę warto czytać. Jeśli człowiek będzie robił to regularnie, będzie się doskonalił. A jeśli się będzie doskonalił, jak wiadomo, że doskonałość jest bardziej podróżą niż przeznaczeniem, bo ktoś, kto się rozwija, się nie zatrzymuje, ma kolejne szczeble tej kariery, to będziecie atrakcyjni dla siebie intelektualnie, będziecie atrakcyjni dla innych, a to tylko spowoduje, że lepiej i ciekawiej nam się będzie współżyło. Myślisz, czytasz. Czytasz, jesteś atrakcyjnym partnerem intelektualnym w rozmowie. I tym miłym akcentem bardzo Wam dziękujemy za poświęcony czas, nawet jeżeli oglądacie taką powtórkę również. Zapraszam na kolejne odcinki Determination. Do mnie możecie również pisać, możecie mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, Damian Terka, otwarty profil. Jeszcze przyjmuję do znajomych. Robert, wiecie, gdzie go znaleźć. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę szczęścia w losowaniu. Mam nadzieję, że wiedzą, którą dzisiaj dostaliśmy od Roberta, wykorzystacie i będziemy działać, propagować szybkie czytanie i popularyzować ten właśnie sposób, czym zajmuje się Robert. Tobie, Robercie, bardzo dziękuję za poświęcony czas i wierzę, że zobaczymy się na Festiwalu Inspiracji. Uściśniemy sobie dłoń i porozmawiamy jeszcze głębiej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za mile spędzony wieczór i do zobaczenia, Damian, w Warszawie. Oraz Państwa również chętnie w Warszawie z Wami porozmawiam. Dziękuję. Dziękuję również. Miłego wieczoru.